Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witam serdecznie. Już rozpoczynamy spotkanie z gośćmi. Dzisiaj Michał Wichłacz i Radek mówili, że boksują się od rana, od 6 z tym dniem. My tutaj przybywamy z pomocą, żeby wspólnie rozpocząć ten dzień i pomóc wszystkim wstać i ucieszyć się z tego, że jest taka ładna pogoda na przykład. A pomogą mi również Państwa obudzić Olga i Tomasz, którzy wrócili z 37. Europejskiego Spotkania Młodych TZ, które odbyło się w tym roku w Pradze. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Także był to kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię, zainicjowanej przez założyciela wspólnoty brata Rogera w końcu lat 70. Tym razem stolica Czech była miejscem spotkania młodzieży. Chciałbym Was zapytać o takie pierwsze Wasze wrażenia z tego wyjazdu i o to, czy te 30 tysięcy młodych ludzi było widać na ulicach Pragi. Na pewno było widać każdego dnia w metrze czy w tramwajach, ale głównie w metrze. Najbardziej liczną grupą, jaka podróżowała, byli właśnie uczestnicy TZ. Pierwszego dnia zwłaszcza wiele osób ze śpiworami, karimatami, jakimiś plecakami na stelażach można było spotkać dosłownie na każdym rogu w centrum Pragi. I bardzo łatwo było też się identyfikować, co pomagało już na samym początku, kiedy szukaliśmy miejsca naszego zakwaterowania. No właśnie, tutaj chodziło o to, żeby wspólnie pomodlić się w intencji pokoju na świecie i lepszego porozumienia między narodami, więc myślę, że te spotkania były częste i chciałbym Was właśnie tutaj poprosić o relacje z tego, jak wyglądały te spotkania między ludźmi z całej Europy, myślę, że z całego świata też, prawda? No jak to wyglądało właśnie? To może pytanie do Olgi będzie skierowane. Spotykaliśmy się mniej więcej 4 razy dziennie. A poza punktami dnia raczej spróbowaliśmy zwiedzać stolicę Czech. Modliliśmy się razem ze wszystkimi, którzy byli wyznaczeni do danych parafii. I myślę, że zjednoczyliśmy się, stworzyliśmy wspólnie dość zgraną wspólnotę i ciekawą atmosferę. A kogo zapamiętałaś tak najbardziej z uczestników z innych krajów? Jak zapadł Ci ktoś w pamięci? Myślę, że Hiszpanie osób. Na przykład zachowują w pamięci, czy Włosi, bo są tacy ekspresyjni i jakoś tak bardzo wyrażają swoje emocje? Większą styczność raczej miałam z Włochami, bo było ich w mojej parafii więcej, więc no, na pewno ten język, akcenty to... No, na pewno włoskie tak. Były widoczne. Przez 6 dni uczestnicy brali udział w wykładach, rozmowach i warsztatach. Tutaj właśnie o te warsztaty chciałem zapytać. Czy braliście często w nich udział i czego one dotyczyły? Jak wyglądały? Może Tomek powiedz, jak to wyglądało. Warsztaty były podzielone na 4 kategorie tematyczne. Była to duchowość, kościół, sztuka i wiara oraz solidarność i społeczeństwo. Tylko w Sylwestra wybrałem się na te warsztaty, ale muszę przyznać, że jestem z nich bardzo zadowolony. Wybrałem temat, czy mamy szansę na pokojową przyszłość, co możemy zrobić w tej sprawie. Było to spotkanie na uniwersytecie w centrum Pragi z byłym ambasadorem Czech we Francji oraz z francuskim ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Mimo, że było prowadzone po angielsku, to brało w nim udział wiele osób z zupełnie różnych stron Europy i tak naprawdę wystąpienie obu ekspertów to był dopiero wstęp do bardzo burzliwej dyskusji. Naprawdę ciekawe opinie padały od ludzi, którzy przyszli na te warsztaty. Tak, dokładnie. Były między innymi Ukrainki, które próbowały przedstawić nam wszystkim, jak wygląda sytuacja aktualnie tam na wschodzie z ich punktu widzenia, i było bardzo ciekawie, bo jedna z osób zaczęła bronić Rosji, więc a na koniec jeszcze w ogóle pojawiła się opinia, że może za rok na tezę zaprosimy eksperta z Ukrainy i z Rosji. A, no to było bardzo ciekawie i aktualne tematy były podejmowane, także no jak widać ten problem pokoju na świecie to nie jest wcale taki odległy od nas i ludzie, którzy teraz mają konflikty u siebie, byli też na tym spotkaniu. Właśnie mieszkaliście w Pradze kilka dni, no od 29, kiedy pojechaliście do 2 stycznia mieszkaliście. Jak wyglądało, chciałbym takie zakwaterowanie, jak wyglądało właśnie z tej strony organizacyjnej jeszcze to spotkanie młodych?
Dostaliśmy przydziały do parafii już będąc na halach, na letnianach i później musieliśmy sami udać się do tych parafii. Tam z kolei staliśmy w kolejkach do rejestracji i dostaliśmy różne przydziały. Część ludzi dostała miejsca urodzin, co było zdecydowanie lepsze. No i właśnie tu była różnica między wami, z tego co opowiadaliście przed audycją, to Tomkowi bardziej się poszczęściło. Tak, Tomek trafił do rodziny, ja trafiłam do szkoły, chociaż nie mogę narzekać, było nas tylko 50 osób i dość dobre warunki. A Tomasz, ty mieszkałeś gdzieś w centrum Pragi. Dokładnie, tak naprawdę miałem 3 stacje metrem do ścisłego centrum i nie mogę narzekać. W zasadzie nie wyobrażam sobie, że mógł mieć lepsze zakwaterowanie. I mieszkałem w dodatku nie w szkole, tylko u rodziny, dokładnie u trojga przyjaciół. I faktycznie z mojego punktu widzenia również wydaje się to o wiele lepsze, ale spotkałem się z opinią od uczestniczki już kolejnego spotkania TZ, że ona miała nawet do wyboru mieszkać u rodziny czy w szkole i wybrała szkołę, bo powiedziała, że w szkole jest klimat, a u rodziny tego nie czuje. No tak, no tutaj czeska rodzina, poznałeś jedną z czeskich rodzin i to było ciekawe spotkanie z nimi? Było bardzo ciekawe spotkanie. Właściwie to nie była rodzina, tylko 3 przyjaciół i najśmieszniejsze było to, że każdy z nich miał tak samo na imię, czyli Iri, to oznacza po polsku Jerzy, i musieliśmy tłumaczyć Irka first, Irka second, żeby wiedzieli, do którego z nich akurat mówimy. Rozumiem. A dodatkowo taką, powiedzmy, że atrakcją, przypadkiem już pierwszego dnia było to, że oni chcieli przyjąć 4 mężczyzn do siebie na nocleg. Nas było z Polski tylko 3, więc z nami do mieszkania tak jakby załapał się jeszcze Szwajcar urodzony na Madagaskarze, więc mieliśmy naprawdę mieszankę różnych kultur w tym mieszkaniu, ale świetnie się dogadowaliśmy ze sobą. No to świetnie, no to bardzo się cieszę. Jeszcze chciałbym zapytać o samo miasto, bo Praga to piękne, stare miasto z tysiącami wież i dzwonnic. Jakie miejsce na największe wrażenie na was zrobiły? Tutaj Olga nie kręci głową, że nie wiem. Znaczy, bo mieszkałam dość daleko i większość czasu spędzałam jeżdżąc w metrze. Tak, mówiłaś o tym, że metro zapamiętasz najlepiej. A to masz dla ciebie? Już pierwszego dnia wracaliśmy z katedry pieszo do naszego miejsca zamieszkania, a to jednak potrwało niemalże 2 godziny, więc przede wszystkim mogliśmy zobaczyć praską starówkę nocą. Muszę przyznać, że mnie podobała się o wiele bardziej, bo wtedy dopiero widać ten urok wszystkich kamienic, widać urok całych hradczan, czyli zamku, urok katedry, mostu Karola i wtedy tak jakby lepiej odkryta, obnażona jest ta piękność Pragi. Nie przysłaniają ją turyści wszędobylscy, tak. A widać wszystko. To rzeczywiście, to z tymi turystycznymi miastami tak jest, że jak jest pełno ludzi na ulicach, to ciężko zobaczyć, co tam się kryje ciekawego, jakie są zabytki. Czy wybieracie się na kolejne spotkanie, 38. Europejskie Spotkanie Młodych TZ? Już teraz myślicie o tym. Odbędzie się, jeżeli tutaj dobrze, w Walencji, w Hiszpanii. Tak, myślę, że jak już raz się pojedzie, to no, wchodzi się w ten rytm i czeka się po prostu na kolejne spotkanie. No to życzę wam tego. Życzę wam tego, żeby się udało wyjechać jeszcze do Walencji, ponieważ to już jest na kolejne spotkanie, 38. Będzie ono się też odbędzie od 28 grudnia do 1 stycznia. No właśnie, spędziliście też Sylwestra w Pradze, ale to już nie zdążę was niestety o to zapytać. Mówiliście, że było bardzo ciekawie i że każdy kraj przygotowywał jakiś program artystyczny. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać kiedyś, może przy kolejnym spotkaniu. Tymczasem dziękuję wam, że przyszliście do studia. Moimi państwa gośćmi była Olga i Tomasz, którzy wrócili z 37. Europejskiego Spotkania Młodych TZ. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo, widzimy się w Walencji. Tak jest, dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Gość poranka.